Siema, siema, witam w Battlefroncie dwójce i dzisiaj niezwykły odcinek. Otworzymy sobie oczywiście skrzynię. Tutaj będziemy mieli nawet zwycięską skrzynię najwyższego porządku. Zobaczymy, co tam jest. Na pewno jedna heroiczna karta. Ale jest coś ważniejszego. Chcieliście sobie czasami zagrać na przykład na Crate albo na Gwieździe Śmierci. Czekacie, czekacie. Godzinę, dwie. Nie ma tej mapki. No trudno. Idziemy spać. Ale jest możliwość zagrania Galaktyczny Szturm w trybie Arcade. Jest to oczywiście modyfikacja. I naprawdę super sprawa. Super sprawa. Zobaczcie. Galaktyczny Szturm. Tutaj jakby taki dodany po prostu nowy tryb. I mamy wszystkie mapy dostępne w tym trybie Galaktyczny Szturm, czyli Gwiazda Śmierci, Yavin, Kashyyyk, Kamino, Naboo, Jakku, Baza Starkiller, Takodana, Crait, Tatooine, Endor i Hoth. Zobaczcie, wszystko jest. Można sobie w każdej chwili, gdzie chcecie, kim chcecie, pograć. Także naprawdę świetna sprawa. Wszystko jest do pobrania oczywiście na Discordzie. Wrzucajcie i zagrajcie sobie na przykład na Crait na spokojnie. Zobaczcie całą mapkę. Super sprawa. Ja wam to też dzisiaj pokażę. Na początku było łatwo zdobyć tą mapkę, kiedy ona wychodziła, ale teraz, żeby pograć, no to troszkę musimy poczekać, więc przeglądarki serwerów nie ma jeszcze w grze. Myślę, że kiedyś będzie dodana, ale w takim miejscu można sobie wybrać bohatera, pojazd, cokolwiek. Także bardzo fajna sprawa, za chwilę wam to zaprezentuję, a teraz skrzyneczka i łopeczka. Jedziemy z koksem. Super sprawa. Też mam czasami ochotę zobaczyć jakąś po prostu mapkę na spokojnie albo wejść pograć. A tu się nie da, tu się nie da. Bo trzeba czekać godzinami. Otwieramy sobie skrzyneczki. Ile tego miałem? Właśnie przyleciała mi kolejna. Ciężki. O, właśnie chyba jest kolejna skrzyneczka o tej porze. No zbieramy, zbieramy na Chewbacę i na duży opening, więc nie wiem, jak to rozegrać jeszcze. Zobaczymy, co będzie tu. Jedna heroiczna oraz trzy niepospolite gwiezdne karty żołnierzy, myśliwców, jednostek specjalnych lub bohaterów. Świetnie, zwycięska skrzynia najwyższego porządku. Piszcie, czy jeśli macie ruch oporu, to jest jakaś nagroda pocieszenia albo inna. Chyba nic, nie? No zobaczymy. To jednak najwyższy porządek. Jest heroiczna i trzy zielone, miazga. Przygotujący Darth Vader i żołnierz szturmowy. Niestety duplikat, ale spoko. To może być fajne. A tu? Egzekutor. Szkolenie egzekutora, ulepszenie. Ale jazda. Do egzekutora dostałem heroika. No dobra. Nie ma problemu, zobaczmy to. Bombowiec. Bombowiec, co ty tu masz? Nic ciekawego. Egzekutor. Postać zdobywa niewielką ilość zdrowia za każdego pokonanego wroga. Oh my god, słabe. To by było lepsze, to by było super. Zdrowie za eliminację, 50. No dobra, 50 to już coś, nie? Bo to jest i do droida, i do szturmowca śmierci, i do... Aha, do łuki też. No dobra, dobra, to nie jest złe, to będę wybierał sobie czasami. Tu było coś do Fatra jeszcze. Aha, to już mamy. To już mamy. Oczywiście wyłączyłem te menu, ale bez hologramu to wygląda lepiej. Jest spoko. I tu jeszcze mamy do Fatra. Nie. Niewiele to zdziała. Więc tak, lecimy do trybu Arcade. Galaktyczny Szturm na Crait. Zmień frakcję. Najwyższy porządek. A niech będzie najwyższy porządek.
Dobra, let's go. No i dobra, zaczynamy sobie normalny galaktyczny szturm. Trzeba tu zdobyć oczywiście fragmenciki. Znaczy no, kredyciki. O i lojalni posłanki. Nadszedł nasz czas. Dziś porządek zatrzymał. I zaczynamy. Jesteśmy sami w teamie. Wystawili przeciw nam tę żałosną zbieraninę. A tam jest ekipa. Zobaczcie, jaka masakra. Dziś wspólnie odepchniemy. Piękna sprawa, co? I zajmiemy należne nam miejsce. ATM-6. Do ataku. Możemy się na spokojnie przyjrzeć całej mapce. Wygląda obłędnie. Ależ ja lubię tą mapkę. No i dobra, i spokojnie sobie lecimy, będziemy łupać, zdobywać punkty. Miazga, co? Moim zdaniem piękna sprawa. Czy są przeciwnicy? Chyba nie ma, co? Chyba nie ma przeciwników. To jest jedyny problem. No, nie ma przeciwników. Czyli możemy sobie tylko poobserwować. Fajne, ale i tak zobaczcie, możemy sobie na spokojnie całą mapkę zwiedzić. Mi się podoba. Szkoda, że jeszcze tutaj nie dali przeciwników. Tak szczerze to szkoda. Ale zobaczcie. Wszystko na spokojnie. Ja sobie wezmę bez hada. No i co? I pięknie. To wygląda pięknie. Tu też nie można właśnie bohatera jakiegoś wziąć. No ale to jest galaktyczny szturm. Tu już nie mogę. Oni przejdą dalej. Fajne. Kraid jest akurat tak piękną mapą, że tutaj... No ten jak tak uderza. Piękne. Dobra, ciekawe czy jak przejdą pierwszy etap, będę mógł dalej przejść. Na przykład odrodzenie. Specjalista, oficer. Ciężki. Choć specjalista. On ma takie na ramię, nie? W najwyższym porządku. Ale przybliżenie jest potężne, zobaczcie. Miałem tutaj chyba podwójne. No? Przybliżenie potężne, zobaczcie. No sobie na spokojnie zobaczyć, co Battlefront zawiera, nie? Tak każdą mapkę, każdy kąt, spoko, mi się podoba. Jeszcze bym tutaj bohatera chciał odblokować, ale się nie da. Ciekawe, co będzie w kolejnej fazie. Kolejna. Ciekawe, co? Która mapa wam się najbardziej podoba? Możecie zwiedzić. Chociaż ten początek jest taki...
Spokojny, nie? Maszyna krocząca zbliża się do wroga. Dobra, dobra. Widzimy się w następnym etapie, tak będzie najlepiej. Zobaczymy, czy da się przejść kolejną fazę, nie? No i dobra, jest kolejna faza, zobaczcie. Brama otwarta. I wchodzimy. Maszyny już w sumie dalej nie idą, możemy zająć transportowce. Wiem, że beka, gramy samemu, ale zobaczcie jaka śmieszna rzecz. Troszkę punktów nawet. Teraz mogę wam pokazać na spokojnie tutaj środek tej bazy. Włączyłem HUD-a, żeby wiadomo było, co chodzi. No ale mega. Powiem wam, że mega. O, są liski. Nie będę strzelał, bo to super stworzenia. Mogę obok jedynie. Napotkaliśmy trudności w trakcie przejmowania hangaru kopalni. Ha, trudności napotkali. Proszę tu przejmować, a nie. Można sobie teksturki popatrzeć na spokojnie. Hangar niemal zajęty. No ciekawe. Dobra, realizacja 1100, to jeszcze na patra nie będzie. To teraz? No zobaczcie tu. Jak tu wejść? A, tu można... A, pamiętacie co tu było? To jest to? Jeśli dobrze myślę, to to jest to. To pamięta, co tu się działo. To jest tutaj albo... A, to chyba było tam. Dobra, piszcie, kto pamięta, co tu się działo. To chyba jest to. Wiem, że śmiechowo, że się samemu gra, ale... Zobaczyć na spokojnie mapkę warto. Każdą. Zniszcz konsolę. To będzie trudne. Oj, tam jest jaskinia oczywiście, podziemie, kopalni. I to się niszczy. No tak po prostu. Ja muszę jakiegoś ciężkiego wziąć. A, zaraz będzie bohater może, co? I wezmę sobie tego. Łuki Warriora. 2000. Kurde, bohatera. Nie, weźmiemy sobie tego. Ale beka. Flame Troopera, o. Flame Trooper będzie fajny. Będzie trzy koła. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Więcej zdrowia! Ciekawe jak to się skończy, czy... To będzie koniec po prostu trybu? Dobra, to gramy dzisiaj do końca.
Beka. Dzisiaj śmieszny odcinek, ale... W ogóle się nie niszczy? Szturmujemy, za mną! W ogóle się nie niszczy, serio? Patrzcie to. Jaki żal. Dobra, to weź zgiń lepiej. Dobra, szybkie egzekucje. Ale masakra, to był najgorszy pomysł. Dobra. Tu jedynie by był dobry może... Bosku? Weźmiemy ciężkiego. I samemu takie coś rozwalić, to nie lada wyczyn, wiecie? Zobaczymy, ile to się rozwala. Jeszcze bym tam poszedł na dół do tej kopalni na spokojnie, ale poczekamy. Ruszać! Będę was osłonić. No! Teraz to ma sens. Nie, tak wolno. Parapa. Jesteśmy gotowi. Sentry mode. Ja sobie wezmę bohatera teraz. Kurde, tyle punktów? Nikt się nie zbliży! To jest chyba najtrudniejszy Galactic Assault, jaki widziałem. Trzeba napierdzielać 10 minut. A efektów nie ma. Yeah! 6500. Uniemożliwiliśmy generator. Rzucam! No nieźle. Ciekawe, gdzie jest jakiś słaby punkt. Może tu? Nie. Wszędzie równo. Sik 10. To w sumie tak. Zrobimy odrodzenie. Ja odpalę jakiegoś... Boska? Odpalę Boska. No taka niezła. 97 żołnierzy zostało. Świetna zabawa. Oczywiście wybrałem najgorszego bohatera, bo te granaty się nawet nie detonują. Czemu się nie detonujesz? Panie granat. O Boże.
O, czeka, luta. Już się sparzył. Czemu on nie wybuchają, jak w siebie wali, to nie wiem. Coś tam wybuchło. Może jak się dioksyn narzuca. Konsola zniszczona. Wygrana. To było świetne, co? To było świetne. No i teraz jeszcze najwyższy porządek. Idziemy zrobić porządek z ruchem oporu, który nie istnieje. Dobra. Tu w sumie chodziło tylko o to, żebyście zobaczyli sobie mapkę na spokojnie. Czyli jak ktoś chce przemierzać świat samemu, no to zapraszam. Myślę, że ten mod jest dosyć ciekawy. Także tyle. Tyle na dzisiaj. Postaram się jutro jakieś multi nagrać, ale myślę, że ten modzik warty uwagi. Dajcie łapę, jeśli wam się podobało i niech moc będzie z wami.